Jesteśmy teraz na polu o dużej zmienności glebowej, od klasy 5, 6 do klasy 3 B. Uprawa tutaj, na tym polu, jest w systemie uproszczonym, czyli bezorkowym. Jednym z elementów założenia tu doświadczenia jest hydrożel, gdzie będziemy obserwować, jak się zachowuje i czy przynosi to efekty. Polega to na tym, że hydrożel podczas opadów wyłapuje i zatrzymuje wodę, gdzie w okresie bezdeszczowej, suchej, tą wodę powinno oddawać roślinom. Zaobserwujmy, jak się zachowuje gleba. Faktycznie na 1,5 cm widać już glebę wilgotną. W tej chwili widać już, że kukurydza jest pod samym wierzchem, będzie za chwilę na wierzchu i zobaczymy, czy będzie to efekt, ponieważ jest tu również założone w systemie kontroli, czyli bez agrożelu. Zobaczymy, jakie będą różnice. Jak widać, odległość jest właściwa w granicach 16,5 cm, ponieważ na glebie lżejszej, przewidując okres suszy i niedoboru wody, siejemy zdecydowanie rzadziej. Jest tu zasiane około 80 tysięcy sztuk, gdzie w normalnych warunkach powinniśmy wysiać około 83 tysięcy sztuk. Także będziemy obserwować, jak to będzie później w praktyce, czy będą różnice w plonie, czy będą różnice we wzroście, jak hydrożel będzie się zachowywał w glebie, przez jaki okres czasu będzie zatrzymywał tą wodę i jakie są efekty przede wszystkim ekonomiczne.